Karol, 90 minut niezwykle ciężkiego spotkania z Koroną Kielce. Ostatecznie niestety ulegamy ekipie z Kielc 1-2, ale twoja bramka z rzutu karnego na pewno podłączyła ekipę do tlenu. Cieszę się, zdobyty gol to na pewno, ale no nie dało nam dzisiaj punktów, więc ten gol na nic nam się zdał. Na pewno walczyliśmy do końca, niestety to nie wystarczyło. Byliśmy dzisiaj tą jedną, dwie bramki za mało, byliśmy za Koroną dwie bramki, więc ta jedna bramka tak naprawdę no, na nic nam nie dało. Wiadomo, podłączyła nas pod tlen, ale to nie dało nam nic więcej. Jeśli chodzi o waszą strategię, to można było zauważyć, że głównym celem i to, co próbowaliście robić od początku do końca, to tak naprawdę działać przede wszystkim z kontrataków. Czy to był wasz plan taki też w zamierzeniu, kiedy rozmawialiście z trenerem od samego początku? Tego nikt nie ukrywa. Taki jest nasz styl gry. My z tego kontrataku uważamy, że jesteśmy groźni i potrafimy sobie tworzyć okazje. Dzisiaj tych okazji nie wykorzystywaliśmy i też nasze stałe fragmenty gry, z których mogliśmy strzelić bramki, też nam nie dały dzisiaj skutku i przez to przegrywamy mecz. Już w niedzielę, już za 6 dni, czeka nas kolejne spotkanie przeciwko Legii Warszawa. Nie będzie to łatwy rywal. Zresztą, jak zawsze, mecze z tymi topowymi zespołami nie są łatwe. Czy uda wam się już jakoś pozbierać, powiedzieć parę męskich słów, żeby zadziałać właśnie tam przy Łazienkowskiej i zdobyć punkty? No musimy na pewno się spiąć na ten mecz, bo to nie będzie łatwe spotkanie w Warszawie. Wiadomo, gra na Legii zawsze jest ciężkim meczem. Jedziemy tam po 3 punkty, musimy odbudować to, co zbudowaliśmy z Górnikiem i na pewno jedziemy tam po zwycięstwo. Będziemy się starać w tygodniu i potem właśnie na meczu, aby to zwycięstwo wyszarpać.